Potoky? Tak. Jeszcze kry oko. Gdzie jest kry? Kry, dobrze. O. Dobrze. Zapał mi się kotek. Pisz dalej. Pogłaskaj go. Piszę. Chy. Tylko kocham pisze się przez CH. Wiesz? Takie miękkie chy. Czyli CH. Cy, chy. Cy, a potem chy. Napisz cy. I teraz chy. Tak, to jest takie cecha. Czyta się chy. Cecha, ale czytamy chy. Tak, co masz napisane? Chy, oko. Koch. Dobrze. Cie. O, odstęp musisz dać, bo to jest drugi wyraz. Ci. Jak piszemy ci? To także cy i cy. Cy i i. I. Tak. Cy, a potem i. Najpierw cy, potem i. Nie zy. Cy, cy. Nie trafiłaś. Cy. A potem i? Tak. Cy. Napisz cy. I teraz i. Dobrze. I teraz co? Kocham cię. Ę, cię, piszemy cię. O, no tak. Jak się pisze ę? Alt. Alt, tak. Dobrze, enter. To da, jak leszki. Tak. Tak? Tak, tak, dokładnie. Zgadza się, masz rację. Kliknij. Tak? Gdzie? Kliknij, enter, tak. Enter? No. Dlaczego? Bo tak się robi. Wysyła się. Tyk, poszło. Teraz co dalej napiszesz? Napisz mały miś. Nie. Dobrze, to jest miłe. Albo mały kotek. Taki jak twój. Pisz mały kotek. Może dwa kotki. Dobrze, dwa kotki napisz. Napisz dwa kotki. No pisz, bo kamera się kończy. Dwa kotki. Dwa kotki. Dobrze. No pisz. Dwa kotki. Dwa. Teraz drugi wyraz. Tak. Jaki jest? Można też dalej? Można. Można też dalej odłożyć kleszkę. No, ale zazwyczaj dajemy między wyrazami tylko jeden odstęp, wiesz? Wtedy jest prawidłowo. Pisz następny wyraz. Jaki jest następny? A. Dwa. Dwa ko, ko, dwa ko, tak, ki, ki, i. A, poczekaj, napisz. I? No napisz, zobaczymy co ci wyjdzie, co ci wyszło. Dwa ko. Dwa kotki. Na pewno dwa kotki. Przeczytaj jeszcze dokładnie ten wyraz. Ty i. To jak przeczytasz? Ty. A jak ma być? Koti? Chciałaś napisać koti?
No, to co trzeba zrobić? No i co tu brakuje? Dwa kropki. Ki. Jak napisać ki? A widzisz, tak. Dwa kotki. No właśnie, to uśmiech.